Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj zamiast stricte materiału newsowego skupimy się na analizie spotkania Polski ze Słowacją. Wielu kibiców przewiduje tutaj łatwą wygraną polskiej reprezentacji, jednak czy aby na pewno? O tym podyskutujemy w dzisiejszym odcinku. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak aby Was nie ominęły kolejne odcinki, które będę tutaj publikował. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Z kodem Football TV, rejestrując się w Betfan, po wpłacie dowolnej kwoty otrzymasz freebet o wartości 60 zł. Szczegóły w przypiętym komentarzu. Starcie Polski ze Słowacją odbędzie się na stadionie Krestowskiej w Sankt Petersburgu o godzinie 18. Wiadomo, że na trybunach zasiądą kibice, którzy zapełnią stadion w 50%. W sumie maksymalnie będzie 30,5 tysiąca fanów. Polscy kibice są niesamowici i z pewnością ich obecność znacząco pomogłaby naszej kadrze w walce o cenną wygraną. Pojedynek ten, chociaż będzie spotkaniem pierwszej rundy, może okazać się kluczowy w kontekście walki o awans do kolejnej rundy. Z grupy wyjść mogą maksymalnie 3 drużyny, a ewentualne 3 punkty byłyby świetną zaliczką przed kolejnymi spotkaniami. Jeżeli spojrzymy na naszą kadrę i kadrę Słowacji, to zauważymy wyraźną różnicę. Kluczowym piłkarzem naszej reprezentacji jest Robert Lewandowski, który jest znany na całym świecie, a w dodatku ma za sobą niesamowity sezon. W reprezentacji Słowacji takim zawodnikiem jest Marek Hamsik, który lata swojej boiskowej świetności ma już za sobą, mimo iż jest zaledwie rok starszy od napastnika Bayernu. W dodatku ma kłopoty z urazem łydki, która cały czas mu doskwiera i nie jest jeszcze gotowy w 100%. Idąc dalej w naszej kadrze, możemy wymienić takich zawodników jak Jan Bednarek z Southampton, Wojciech Szczęsny z Juventusu, Piotr Zieliński z Napoli, Mateusz Klik z Leeds United czy Grzegorz Krychowiak z Lokomotivu Moskwa. Patrząc na takie nazwiska, naprawdę nie wygląda to źle. W kadrze Słowacji możemy wymienić takich piłkarzy jak Martin Dubravka z Newcastle United, Peter Pekarik z Herty Berlin, Andrzej Duda z FC Köln, Stanisław Lobotka z Napoli, który co ciekawe w tym sezonie rozegrał 14 spotkań i nie zdobył ani bramki, ani asysty, a w ataku najgroźniejszy wydaje się Dawid Strzelec, który gra w klubie Slovan Bratysława i w tym sezonie na 25 rozegranych spotkań zdobył 9 goli. Jak widzicie, pod względem kadrowym bijemy na głowę reprezentację Słowacji. Mamy dużo bardziej ogranych i doświadczonych zawodników. Trzeba przyznać, że na papierze to my wydajemy się być lepszym zespołem. Reprezentacja Słowacji w rankingu FIFA znajduje się na pozycji numer 33 i jest 19 drużyną narodową z Europy w tym zestawieniu. Największym dotychczasowym osiągnięciem Słowaków jest awans do 1/8 finału podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w RPA w 2010 roku. Był to jak dotąd jedyny mundial z udziałem naszych południowych sąsiadów. W Igrzyskach Olimpijskich piłkarska reprezentacja Słowacji także wystąpiła tylko raz, w 2000 roku i nie przebrnęła przez fazę grupową. Jeden występ Słowacy zaliczyli również w piłkarskim Euro. Było to we Francji w 2016 roku, gdy doszli do finału 1/8. Awans na Euro 2020 nie przyszedł reprezentacji Słowacji łatwo. Rywalizację w eliminacyjnej grupie E zakończyła bowiem dopiero na trzecim miejscu, za Chorwacją i Walią, ale za to przed Węgrami i Azerbejdżanem. W sukurs przyszły Słowakom baraże, których najpierw po rzutach karnych wyeliminowali w półfinale Irlandię, a w finale po dogrywce pokonali 2-1 Irlandię Północną. Jeśli chodzi natomiast o naszą reprezentację, to w rankingu FIFA jesteśmy sklasyfikowani na 19 miejscu. Gdy weźmiemy pod uwagę tylko drużyny europejskie, co w kontekście Euro 2020 ma znaczenie, biało-czerwoni są sklasyfikowani na 13 pozycji. Największe osiągnięcie reprezentacji Polski to brązowe medale Mistrzostw Świata oraz medale olimpijskie, złoty i 2 srebrne. Jeśli chodzi o piłkarskie Mistrzostwa Europy, to Polacy po raz pierwszy zakwalifikowali się do nich w 2008 roku. Udział w austriacko-szwajcarskim Euro 2008 zakończył się jednak na fazie grupowej. Do kolejnego Euro 2012 reprezentacja Polski już nie musiała się kwalifikować, bo wraz z Ukrainą była współgospodarzem turnieju finałowego. Przysłowiowe ściany nie pomogły jednak naszym piłkarzom i ponownie pożegnali się oni z turniejem po fazie grupowej. Najlepszym jak dotąd występem biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy był udział w Euro 2016 we Francji, z którego drużyna Adama Nawałki odpadła dopiero po ćwierćfinale, przegranym w rzutach karnych z późniejszymi zdobywcami tytułu Mistrza Europy Portugalczykami. Do turnieju finałowego Euro 2020 reprezentacja Polski zakwalifikowała się bezpośrednio, dzięki zajęciu pierwszego miejsca w eliminacyjnej grupie G.
Polacy z 10 meczów wygrali 8, po jednym zremisowali i przegrali, w pokonanym polu zostawiając drużyny Austrii, Macedonii, Słowenii, Izraela i Łotwy. Kadra byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka w 2020 roku rozegrała w sumie 8 meczów. 4 z nich wygrała, 1 zremisowała i 3 przegrała. 2 spotkania miały charakter towarzyski i obydwa zostały wygrane. Z Finlandią 5-1 i z Ukrainą 2-0. Pozostałe 6 odbyło się w ramach Ligi Narodów. Z Holandią biało-czerwoni ponieśli 2 porażki. 0-1 na wyjeździe i 1-2 u siebie. Z Włochami zremisowali na własnym boisku 0-0 i przegrali 0-2 na wyjeździe. Z Bośnią i Hercegowiną wygrali dwukrotnie. 2-1 na wyjeździe i 3-0 u siebie. Ostatecznie Polacy zajęli 3. miejsce w grupie i utrzymali się w dywizji A Ligi Narodów. Reprezentacja Słowacji prowadzona obecnie przez trenera Stefana Targowicza ma w dobiegającym powoli końca roku 2020 także 8 rozegranych spotkań na swoim koncie. Dorobek to 3 zwycięstwa, 1 remis i 4 porażki. Różnica polega na tym, że ani jedno ze spotkań Słowaków nie miało charakteru towarzyskiego. Oprócz Ligi Narodów UEFA były to wygrane mecze barażowe w eliminacjach Euro 2020. W Lidze Narodów naszym południowym sąsiadom nie poszło już tak dobrze, bo zajęli ostatnie miejsce w drugiej grupie dywizji B i spadli do dywizji C. Biorąc wszystko pod uwagę, aktualną kadrę obu drużyn, doświadczenie i osiągnięcia na piłkarskich turniejach, pozycje w rankingu FIFA, bilans bezpośrednich spotkań, a także ostatnie wyniki reprezentacji Polski i Słowacji jako faworyta pierwszego meczu grupy E podczas turnieju finałowego Euro 2020, uważam, że to właśnie nasza reprezentacja wygra to spotkanie. Należy jednak pamiętać, że piękno futbolu polega na tym, iż każdy może wygrać. Jeżeli chcemy jednak awansować, musimy zdobyć 14 czerwca 3 punkty. Inna sprawa, że i tak w porównaniu do Szwecji i Hiszpanii, Słowacja wydaje się najłatwiejszym przeciwnikiem w grupie E. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. W komentarzach możecie wytypować zarówno wynik spotkania, jak i strzelców bramek. W mojej opinii nasza reprezentacja wygra to spotkanie 2-0. Słowacja to przeciwnik, z którym powinniśmy sobie bez problemu poradzić. Po prostu jeżeli myślimy o awansie, to musimy to spotkanie wygrać. Jeżeli dzisiejszy odcinek Ci się spodobał, koniecznie zasubskrybuj mój kanał z opcją dzwoneczka, tak aby nie ominęły Cię kolejne materiały. Zostaw również kciuka w górę, jeżeli doceniasz moją pracę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach, które będą się pojawiać niebawem. Cześć!